Jesteśmy w studiu, wróciliśmy z McDonalda, z naszym. Ładne studio. Tak, poza, poza wszystkim, ładne studio, ładny stolik, ładne tego tło, dobre oświetlenie. Zobaczymy, jak z treścią. Zdobyczami w te zdobycze to. macza. Jest tutaj mleko, w związku z tym ja niestety nie mogę tego spróbować, bo jestem weganką. No, bo nie ma. Nie ma czekaj, czy, czy w McDonald's jest mleko? Jest mleko sojowe. Oficjalna odpowiedź McDonald's. Z przyjemnością pragnę poinformować, że na początku kwietnia bieżącego roku 2017 wprowadziliśmy do naszej oferty napój sojowy. Występuje on jako opcja zamiany względem mleka krowiego dla wszystkich kaw, McCafe zawierających mleko. Zamiana mleka klasycznego na napój sojowy nie podlega opłacie. Mm. No, no cóż, no tak, ale lepiej jest lepiej jest wziąć zwykłe i powiedzieć nagło, że nie mogę tego wypić, bo jestem weganką i wcale w ten sposób się e, zamiast chociaż jedną osobę zachęcić do tego, żeby przejść na, nie wiem, na dietę, gdzie się nie spożywa mniej produktów mięsnych albo się ich nie spożywa, to w ten sposób się wkurwi wszystkie osoby, które spożywają te produkty i sprawi, że one będą wpierdolą jeszcze więcej takich produktów, żeby jej na złość zrobić. Ponieważ w ten sposób tylko toksycznie działa na całą sprawę. Bardzo co dobra robota. Nieźle, nieźle. Maja, no to zjepałaś pierwszą rzecz. Są frytki, które już trochę zjadłam. I jest um, hamburger. Potrójny cheeseburger. Wygląda to tak. Um, Jakby miała powiedzieć, to jest to mało estetyczne. No to no, bo jest pakowane przez ludzi, którzy pracują za najniższą krajową, mają do zrobienia pierdyliar tych zamówień i po prostu napierdalają przez cały dzień po te zamówienia, robiąc jakieś rekordy swojego życia w ilości składanych burgerów. Po czym zawijają to wszystko, w papier, rzucają ci to torby, odbierasz to i masz to zjeść szybko, albo masz to zjeść jak Uber i ci przywiezie do domu. No, nie ma być ładnie zapakowane, tylko to jest fast food. Jeżeli chcesz ładnie zapakowany fast food, to zapraszam do Burger Kinga, gdzie się jakkolwiek starają z tym, ponieważ na zazwyczaj w Burger Kingu nie masz takiego zapierdolu. Natomiast ym, też nie spróbuję, bo jest tu mięso, więc. Yy, Kto pytał? Jeśli ktoś jest weganinem, to jedyne co to pozostają frytki. Reszta nie jest za bardzo wegańska, więc yy, to już myślę, że spory minus. Frytka. Yy, dobra? Jak to w McDonald's? No to jest to co. Ale to nie ma sensu, żeby zrobić w ogóle zestaw wegański, zestaw maty. To no nie ma żadnego sensu. Jedyny wegański produkt, jaki posiada McDonald's, to jest ten wegan burger, który jest chujowy, jest niesmaczny, jest niedobry, ale który zastępuje kurczaka, który nie zastępuje wołowiny. Jedyne, co może zastąpić wołowinę, to jest Beyond Meat albo Impossible Meat albo jakikolwiek produkt tego rodzaju, ale McDonald's nie oferuje czegoś takiego, więc nie wiem, dlaczego się w ogóle czegoś takiego spodziewała. Yy, Najciekawsze no to tak. Po pierwsze w samym McDonaldzie, w samym budynku nie było informacji na temat tego nowego zestawu. Rozumiem, że to jest jego pierwszy dzień. Może nie nagłaśniają tego w taki sposób, a może po prostu... Ale przecież wszyscy o tym wiedzą. To jest coś takiego, co się przekazuje słowem mówionym. Nie trzeba robić plakatów, nie trzeba tego wszędzie zawieszać. Jasne, byłoby fajnie, ale to akurat nie rozumiem, w czym to jest problem. Po prostu wybrali sobie inne... E, inną sieć, żeby, żeby to nagłośnić, na przykład po prostu media społecznościowe. Druga rzecz. Żeby to zdobyć za 18 zł, trzeba było zalogować się w aplikacji. Trzeba było, po pierwsze, ściągnąć tę aplikację. Po drugie, zalogować się w tej aplikacji, sprzedając tam swoje dane, to znaczy maila, imię. Yy. Każda aplikacja od ciebie wymaga to, żeby sprzedać swoje dane, tak jak to określiłaś. Każda. A poza tym możesz się zalogować przez Facebooka, przez apy... Przez Jezu, Apple ID przez cokolwiek to, to innego. Nie, nie musiała się logować Zabić. swoim mailem. I chyba tyle. Można było jeszcze dodać. W każdym razie trzeba było to zrobić, i to jest taki sposób, który McDonald's wykorzystuje po prostu do tego, przez Matę, żeby po prostu. Co? McDonald's wziął Matę na reklamę, i nie zależy im na tym, żeby zwiększyć sprzedaż swojego jedzenia, tylko zwiększyć instalowanie aplikacji? Co? To chyba bardziej powinno się, jako osoba, która się interesuje marketingiem i social mediami, powinno się pochwalić McDonald's za to, że kreatywnie wymyślili, i to irytująco dla użytkownika, ale kreatywnie wymyślili, jak nakłonić ludzi do zainstalowania aplikacji. Tak naprawdę, z punktu widzenia yy, tutaj osoby, która się interesuje social mediami, to jest bardzo kurwa dobry pomysł. Mają w chuj rejestracji. Ta reklama mi się zwróci. Bo ja by po prostu zrobili zestaw maty bez apki, no to takie a może się zwróci, może nie, może fajna akcja, może nie, ale to, że jest apka wymagana, to się na 100% zwróci i dzięki temu klient do McDonald's będzie wracać częściej. Zatem to jest akurat gigamów. W jaki sposób uzależniać od siebie klientów, czy zdobywać nowych klientów? No tak, na tym polegają restauracje tego rodzaju, żeby klient jak najczęściej chodził i jak najczęściej tego kupował u nich jedzenie. No. Bo dzięki tej aplikacji e, mają dane, mają maile, całą bazę mailową mogą sobie stworzyć, i to będą całkiem nowi klienci. Matę oglądają głównie ludzie, którzy są, no myślę, że przed dwudziestko. No a jak doskonale również wiesz, maja, przed 20 ludzie raczej nie wchodzą w oferty z maila i nie sprawdzają maila, tylko patrzą powiadomienie na aplikacji albo co zobaczą u siebie w socialach, w reklamie, a raczej wiadomości na maila to są ludzie po 20, którzy zazwyczaj sprawdzają. Nastolatki. No, i po dwudziestce. Więc to są tacy pewnie klienci, którzy dotychczas niby jakoś szczególnie uzależnieni od tego McDonald'a, teraz już. No, nie wiem, no ja bym miał określać, to ludzie, którzy najczęściej jedzą w Maku to są tak naprawdę nastolatki i niektórzy ludzie dorośli, którzy nie potrafią jeszcze w dorosłe życie, ale im jest ktoś starszy, tym w maku jest zazwyczaj rzadziej widywany. No może oprócz ludzi 40-50+, plus, którzy przychodzą z dziećmi, czy raz na jakiś czas padną, no ale zazwyczaj to są kidosy. Czy będą mieli taką aplikację? Czy jest to etyczne? Nie, jest to na maksa nieetyczne. Jest to na maksa nieetyczne. No to idziemy, idąc tą logiką, to możemy powiedzieć, że McDonald's jest nieetyczny, ponieważ sprzedaje jedzenie, które jest, ma bardzo dużo tłuszczu, czy naszyconych jest bardzo wysoko kaloryczne oraz specjalnie nie napełnia ciebie na tyle długo, żeby tą ilością kalorii, co się zjadło w McDonaldzie, można było być najedzony przez długi czas, przez co trzeba zjeść więcej tego McDonalda i zjeść zbyt dużo, przez co się robi nadwaga. No tak, no to restauracje fast food, tak samo jak słodycze są nietyczne, Coca-Cola czy nie wiem, większość rzeczy, które po prostu żerują na nieświadomości ludzkiej. Ponieważ po prostu jest to uzależnianie dzieciaków czy. I co jest okropne, ja bronię teraz korporację. A bronię korporację dlatego, że Maja Staśko pierdoli głupoty. I też czuję obrzydzenie do siebie z korporację. Jebać korporację, ale kurwa Maja Staśko to jeszcze jest wyżej. Sprzedawanie ich maili, sprzedawanie ich danych dla McDonalda. Za co? Co Mata tak naprawdę z tego ma? No na pewno nie ma z tego, nie wiem, jakichś może. Jakieś. Milion, dwa miliony, może trzy miliony złotych, kilka milionów złotych z tego ma. Jak najbardziej. Wydaje mi się, że kilka milionów złotych za użyczenie sobie wizerunku jej byciem młodym raperem, który śpiewał o problemach naszego tutaj e, pokolenia, ale również dużo o jaraniu blanciorów oraz o piciu ze znajomymi, no to wydaje mi się, że całkiem wzorunkowo jest okej. Okay. Możliwości rozwoju jako raper albo możliwości rozwoju jako... Nie, bo to nie, reklama nie ma dawać ci możliwości rozwoju, tylko reklama właśnie ma ci dawać możliwość. Reklama daje ci w taki sposób rozwoju, że na przykład dostajesz z takiego McDonalda 2 czy 3 miliony złotych, przez co mata ma tam kompletnie Kompletnie wyjebany na sprzeda swoich traków, ma kompletnie wyjebany na sprzedaż swojego, e, swojego merczu i może zrobić coś, co jest kontrowersyjne, być może rewolucyjne, być może nie aż tak ciepło przyjęte, ale jest całkowicie inne od jego poprzedniej twórczości, z takiego powodu, że nie jest uzależniony od tego, że jego kolejny, e, kolejne wydanie musi być bankierem. Osoba, która może kreować jakiś konkretny nie wiem, wizerunek, Mata ma z tego wyłącznie zyski. Można powiedzieć, że Mata sprzedał swój e, wizerunek pod. No, tak. To, żeby McDonald's mógł czerpać z tego korzyści. Korzyści oczywiście są no przede wszystkim materialne, zyski z tych 18 zł. Które... Proszę Państwa, zakumała o co chodzi w reklamie. Które e, osoby teraz będą kupować, ale korzyści są także takie, jak przywiązanie do e, marki, czy także. Hmm, tworzenie takiego przyjaznego wizerunku tej marki właśnie za pomocą maty. Yy, I wydaje mi się, że to jest w ogóle problem reklam w, w naszym społeczeństwie i w tym świecie, w którym funkcjonujemy, ale jak dla mnie to jest bardzo złe zachowanie. Nie tylko dlatego, że McDonald's to jest oczywiście jedzenie, które jest niezdrowe. Kiedy spojrzymy pewnie na to, co się znajduje w tym oto, w tej oto to będzie tutaj mnóstwo cukru, mnóstwo jakichś dodatków, które są super niezdrowe. Maja Staśko jest dorosłą kobietą, która ma przemyślenia przyciętej czternastolatki na Twitterze, która właśnie się bardzo mocno wkręciła w temat wielkich korporacji, ekologii oraz rozwoju świata i oświeca wszystkich znajomych swoimi spostrzeżeniami, które miała przez pierwsze pięć minut myślenia. Tylko, że ta czternastolatka już po tygodniu już ma dużo większą wiedzę na ten temat, i jest już dużo dalej w tym temacie, aniżeli ma mają Staśka jako dorosła kobieta. No poza tym, no jakby, jakby nie patrzeć. Tutaj, tutaj ta kanapka, no już tu samą widać, że jest, jest strasznie tłusta, jest w ogóle, nie ma pewnie. Kanapka z trzema warstwami burger, tego mięsa wołowego przeplatana z serem jest tłusta? Pff, wow, 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 wow. Jak McDonald's mógł to zrobić? za wiele wartości odżywczych, no więc to jest, no... Jeżeli chodzi o wartości odżywcze, to jeżeli chodzi o kanapki McDonalda, to tak, nie mają witamin, ale jeżeli chodzi o samo źródło tłuszczu oraz białka, jeżeli odrzucimy bułkę, to jest to, to nie jest najgorszy szybki posiłek, na przykład na keto, jeżeli się nie ma co zjeść, a trzeba zjeść na szybko, wzięcie sobie takiego na przykład trzech cheeseburgerów bez bułek, da ci odpowiednią ilość kalorii, tłuszczu i jest ok, jest ok. Frytki niestety też. To jest takie promowanie super niezdrowego, śmieciowego żarcia. Oczywiście co jakiś czas możemy. W ogóle ta nazwa śmieciowe żarcie pewnie nie jest najlepsza. No to nie są śmieci. No to jeszcze nie jest. Śmierci, to, y, śmie śmieci to nie są śmieci. Jezu. E, to jest jedzenie. Nie, no obecnie to są śmieci, bo ty tego nie jesz, tylko ty to wyrzucisz, ponieważ jesteś weganku i nie jesz takich rzeczy. Zatem w tym przypadku to są śmieci. Natomiast y, to i możemy Jezu, czasem sobie pozwolić to na to, takie jedzenie. Płaci... ogromne no, mm... pieniądze. Na przykład Sandersia. na pięć 5 złotych. E... Właśnie widzimy, jak weganka kupuje mięsny zestaw w maku, bierze zwykłe mleko do maci, a to wszystko po to, żeby to później wyjebać. Przecież to się mija całkowicie z wizją weganizmu. Zwierzątki no, dziękują. Dokładnie. E, i, I to jest okej. Okay. Natomiast kiedy jest, to. Maja, Staśko, to jest powód, dlaczego znajomi się na ciebie dziwnie patrzą, jeżeli im powiesz, że siema, zostałem dzisiaj, od dzisiaj jestem weganem. Maja Staśko jest właśnie powodem, ponieważ oni, zamiast widzieć po prostu osobę, która nie wiem, chce zmienić swoje nawyki żywieniowe, wspierać planetę, czy generalnie być trochę bardziej odpowiedzialnym społecznie, to zamiast widzieć właśnie te wszystkie pozytywne rzeczy, to widzą Maje Staśko i takie, O piosenkarz, czy jakiś raper, który. Przedstawia tę właśnie, te, te właśnie ofertę jako swoją, e, nazywa to swoim imieniem i nazwiskiem, jakby cała identyfikacja graficzna jest do tego stworzona. No właśnie, nie jest stworzona. No właśnie, nie jest stworzona. Jest to zwykłe opakowanie. Jest zwykłe, o to, jest o to zwykłe. Nie ma tutaj nic związanego z matą. Właśnie to jest zjebane. Właśnie to jest akurat spierdolone i to zrobili słabo. Zatem to, o czym ty mówisz, to, nawet, to nie ma miejsca, niestety. Gdy jest to jakiś rodzaj nowej marki, nowej współpracy, to już to nie jest okej, okay, bo to jest właśnie przywiązywanie. Dlaczego? Przywiązywanie do McDonalda. Promowanie tego, tego jedzenia. Jak dla mnie to jest do wyrzucenia, to jest też do wylania. Nie będę tego robić, bo ktoś to oczywiście wypije, bo nie będziemy marnować jedzenia. Ktoś tam to też zje. A, no to spoko, że rzuciłaś na podłogę to. Ale yy, ogólnie, mięso, mleko yy, myślę, że mogłoby to być lepsze. No i teraz tak. No, ale no, 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 ale w jaki sposób? A może jakieś sugestie, bo na chwilę obecną to jest takie obrażone dziecko, które siedzi założonymi rękoma i mi się nie podoba, i ja nie chcę, ale sama nie zasugeruję, co można zrobić inaczej, co można zrobić lepiej, tylko po prostu takie. Pełnina młynarska bardzo skomentowała to, zachowanie. myślę, że w bardzo, bardzo dobry sposób. A może ty powiesz jakiś swój komentarz na ten temat, bo jeżeli chcesz tylko, jeżeli robisz tylko ten film, żeby zwrócić uwagę i żeby przeczytać kogoś tweeta, to mogłaś po prostu z tego zretweetować i tweeta i ty. I ja po prostu przeczytam ten komentarz, bo wydaje mi się, że on wyczerpuje temat. Komentarz zarówno post, jak i komentarz. Um, od te, do tej pory nie komentowałam inby o Macie, a nie Macie i matczaku tacie. Co mnie obchodzi, ale kiedy ktoś, kto ma realny wpływ na zachowania wielkich grup młodych ludzi, zachęca za kasę do jedzenia najbardziej szkodliwego żarcia, jakie istnieje, to. Co? Celebryta zachęca do pff, kurwa znanej marki? Martin Stankiewicz reklamował Coca-Colę? Mandzio reklamował Hop Cola? Reklamuje teraz Rockstara? Nie wiem, ktoś tam reklamuje XYZ, co kurde. Nie wierzę. Dobra, moja Staśko, już mi wystarczy tego. Ja pierdolę, głowa mnie aż rozbolała. Jezu, to był najgłupszy film, jaki widziałem. To były 4 minuty 55 kurwa sekund takich głupot strasznych. Ja pierdolę. O matko. Po pierwsze muszę posłuchać maty, po drugie muszę koniecznie kupić ten zestaw. Ani na jedno, ani na drugie nie miałem specjalnej ochoty, ale to może być moja cegiełka do walki z głupotą. To dzisiaj usłyszałem, że chętnie się dołożę. Raki z boki! Kurwa, dobrze. To są energetyka i spożywanie ich tak dużych ilościach przez młodzież, wszystko powinno mieć swoje granice i nie można niczym przesadzać. I również trzeba mieć zahamowanie tutaj w energetykach. I nawet jeżeli tutaj ja polecam Rockstarka sobie dupnąć, bo jest pysio, szczególnie ten bezcukrowy, bo cukru nie ma fe, cukier, to proszę nie dupać ich kurwa 2 trzy. Kurde, przepraszam, dwa-trzy razy dziennie, tylko sobie w tygodniu sobie na przykład, a dzisiaj bym dupnął. I tak, trzeba we wszystkim mieć widzowie. O pamiętanie.